Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk z dodatkiem. Zaczynamy od bycia, znaczy bycia. Zakończyliśmy w moim mieszkanku, więc tu zaczniemy. Widzę, że to Johnny nas czeka. Tylko teraz tak. Okej, okay, usiądź. Niech będzie to. Jak się domyśliłeś, że Rogue pracowała dla korporacji? Korpy praktycznie zlikwidowały Afterlife. Została tylko Rogue. No to jak myślisz, kto jej pomógł utrzymać się na powierzchni? I to tyle? Jeszcze sprawa Smashera. Rogue sama powiedziała, że był tylko czubkiem góry lodowej. Grayson ją znał. Wiedział, że kiedyś pracowała ze Smasherem. A skoro pracowała z nim, to znaczy, że była gotowa pracować z każdym. Jak się domyśliłeś, że Rogue pracowała dla korporacji? Korpy praktycznie zlikwidowały Afterlife. Została tylko Rogue. No to jak myślisz, kto jej pomógł utrzymać się na powierzchni? I to tyle? Kurde, chyba to samo się... sprawa Smashera. Rogue sam... Grayson. A skoro... Dobra, to już było. Czyli Rogue wiedziała o Alt. A Alt? Czy wiedziała o Rogue? Kurwa, Vi, jeśli interesują cię takie rzeczy, to powinieneś myśleć w znacznie większej skali. Chyba nie tak wyobrażałeś sobie spotkanie z Alt. Wiedziałem, że Alt się zmieni. To się zaczęło już wtedy, kiedy przeniosła się do sieci. Myślałeś, że rzuci ci się na szyję? Chyba nie spodziewałem się, że będzie mieć mnie aż tak bardzo w dupie. Po prostu myślałem, że jeszcze będę miał okazję z nią porozmawiać, tak jak dawniej. Żeby naprawić, co spieprzyłeś, czy coś jej udowodnić? Raczej, żeby udowodnić samemu sobie, że nie miałem racji, kiedy powiedziałem jej, że poza seksem nic nas nigdy nie łączyło. To było dawno temu. Nie dla mnie. Pamiętaj, że ostatnie 50 lat spędziłem zamknięty we własnej głowie. No dobra. To tyle było z dialogów. Miłego wieczoru, Vi. A dziękuję. To w sumie nie jest wieczór, no ale spoko. Aha, czy on to cały czas gdzie stał? Siedział? Okej, rozumiem. Taka zapętlona ścieżka dialogowa. Dobra, my zmierzamy. Wybierz cel podróży. No właśnie. Do Pieli. Tak, to tu mam jechać. Zamiar jechać. Kurde. Się przemieścić. No, tylko.
Mamy najbliższy punkt. Tu. No dobra. Teraz trzeba tam jeszcze jakoś... nie wiem, czy to się dojść w ogóle da. Nie żyje rajd. Aha, dobra. Aha, okej. Okay. Jesteśmy nad jakimś zbiornikiem wodnym. W sumie... jakieś... chcę namioty. Dobra, przejdziemy w takim układzie. W pustyni. Nie wiem. Oj, 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 oj. Dobry, nie tak szybko. Okej, okay. Udało się. A tu widzę, była droga. O, o, o. Teraz będziemy robić jakieś tam zadanie takie lekkie, bo to będzie spotkanie z Judy. Jak wiadomo, Judy jest innej orientacji, więc raczej u niej żadnych szans nie mamy. Kurde, gdzie my jesteśmy w ogóle? O... radary? Przynajmniej na to wygląda. Ile śmieci, o rany. Do tej wody nawet nie chciałbym wchodzić. Ale chyba będziemy pływać w ogóle mniej. A i tu przecież był. Chyba, że ja tu po prostu się tego nie odwiedziłem i stąd nie mogłem się tu szybko teleportować. Tam jest co? Nie wiem, może tam też być jakaś w przyszłości misja. Takie ogółem od ludzie. Żywego ducha tutaj nie ma. Aha, i tam mamy sobie miasto. Zobacz, co ona tu robi. No dobra, czekamy. Przyjechała. Cześć, Vi. Siema, Judy. Chcę makwelunku. Myślałem, że źle ci się kojarzy po tym wszystkim, co się zdarzyło. No co ty? Wiesz, co się dzieje w chmurach? Nic ciekawego. Wszyscy się muszą przystosować do nowej rzeczywistości. Ja też. Brzmi, jakby coś było nie w porządku. Zdaje ci się. Co nowego u Mox? Jakieś fajne imprezy? Nie wiem. Ostatnio rzadko do nich zaglądam. Czemu? Wiesz, jak to z nimi jest. Wkurzają mnie. Posmutniałaś. Coś się stało? Nie. Judy. Nie gadajmy o chmurach, o Mox, o konflikcie Arasaki z Militechem, o tym, że świat się kończy. Dzisiaj nie chcę myśleć o niczym nieprzyjemnym. Dzisiaj relaks. No dobra. To teraz powiedz, co my tu robimy. Sporo ostatnio eksperymentowałam z braindance'ami i wymyśliłam, jak nagrywać ścieżki dwóch aktorów naraz. O. Pomyślałam, że moglibyśmy to przetestować. Jeśli masz ochotę. Oczywiście. Jak ci się udało sprzęgnąć ścieżki? Na początku próbowałam stworzyć jeden profil z dwóch strumieni, ale to nie był dobry pomysł. Musiały ze sobą interferować i wywoływać szumy. Tak. Wychodziło trochę surrealistycznie, ale w końcu udało mi się odizolować konkretne odczucia.
Czyli nakładasz je w oddzielnych ścieżkach, co wyklucza artefakty. Nieźle. Co dokładnie mam robić? Po prostu nagrasz dla mnie braindance. Tylko tyle? Chyba chciałeś powiedzieć aż tyle. To może być moje najlepsze dzieło. No nie wiem, czy jestem dobrym operatorem do takich rzeczy. Brzmi jak coś, co można zrobić gdziekolwiek. Dlaczego jesteśmy akurat tutaj? Co to za miejsce? Ten domek należał do osoby, którą kiedyś znałam. Teraz stoi pustym. Korzystam z niego czasem. I tam właśnie będziemy nagrywać? Będziemy nagrywać pod wodą. Zły pomysł, nie zgadzaj się. Niech sobie znajdzie innego frajera. Gdzie on jest? No to jak? Wchodzisz w to? O, tam jest. Dlaczego tak mówisz? Nie wiem, nie podoba mi się to i koniec. Ta woda... Kurwa, na samą myśl o tym, jak tam jest ciemno, czuję pot, którego nie wydzielam, na czole, którego nie mam. Zawsze możesz zostać na brzegu. Nie no, będziemy kontynuować. No jasne, zróbmy to. Super, no to chodź. Cały sprzęt mam już tutaj. Uff, ale ładnie. Dobra, gdzie ten strój? No dobra. Zakładaj piankę. Dlaczego wybrałaś akurat to miejsce? A co? Nie podoba ci się? Jest okej. Miałaś jakiś konkretny powód? Owszem, jest powód, ale tego dowiesz się później. Często to robisz? Nurkuję? Tak często, jak się da. No dobra, gdzie mamy ten strój cały? Czekajcie. Czy to jest to? Teraz zamontuję ci nagrywarkę. Faktycznie, przy tym stroju. Ta woda jest toksyczna. Tym się nie martwimy? Od tego mamy sprzęt. Sprzęt, powiadasz? Budel ufa sprzętowi, no to jest dobrze. Chyba. Nawet nie zapytałaś, czy potrafię pływać. Nie martwisz się, że pójdę na dno jak wór kamieni? W razie czego cię wyciągnę, nie bój się. Nieźle się prezentujesz w tym skafandrze. Nie idź w tę stronę. Nie idź w tę stronę. No wiem, bo to nie ta orientacja. Dobra, zróbmy to. Zimna woda, nadchodzę. Jej chłopcy mnie interesują. Dobra, jesteśmy gotowi. Chodź, ty pierwszy. Ale co? Reszta to co, nie założymy? Wskaż do wody. No to dobra. Idź za mną i nie schodź głębiej za szybko. No tak, ona to się ubrała cała. Aha, dobra, ja też już w sercu mam. Dokąd dokładnie płyniemy? Mniej więcej do połowy głębokości. Pełna ciemność, ale prądy są tam w porządku, więc powinniśmy być bezpieczni. Chcesz koordynaty? Nie, nie trzeba. Po prostu będę się trzymać ciebie. Jak chcesz. Braindance to dla ciebie coś więcej niż sposób na zarabianie pieniędzy, co? No chyba. Pomyśl o tym. Obraz czy piosenka przekazuje odczucia autora i wywołuje emocje w odbiorcy. No tak, na tym polega sztuka. Z grubsza. Właśnie, sztuka. Tylko nośnik dla emocji. Braindance to czyste emocje. Kolejka, to jest smętna ta woda. Mało co w niej widać. Wyraźnie. Zresztą troszeczkę zeszliśmy w dół, więc też jest ciemniej, że tak światło nie dochodzi. To tutaj. Podpłyń bliżej i spójrz prosto na mnie, okej? Wspaniale. Mam sygnał. Teraz zrobisz dla mnie kilka prostych czynności, a ja skalibruję sprzęt.
Najpierw sprawdzę, jak wychodzi zapis ruchu. Opłyń mnie dookoła. Gdzie ona później jest? A, dobra. Co, płynęłem czy nie? Opłyń Judy. Skalibur sprzęt z Judy. Czekajcie. Myślę, że coś tutaj chyba mam uczynić. Skrojenie ruchu gotowe. Wrócisz do mnie? Teraz przetestuję dźwięk. Zanucę piosenkę, powiedz, jaki ma tytuł. Słyszysz mnie? Słyszę cię przecież. Potrzebuję większej skali. Chcę znaleźć idealne ustawienie. Dzisiaj nie mam żadnego pojęcia, co ona śpiewa. Nie znam tytułu, ale słyszę ją. To idzie mniej więcej tak. Dostrojone. To już wszystko. Co dalej? Teraz coś ci pokażę. Uważaj. No i? O. Złap za to i nie puszczaj. O, czym ja mógł to złapać? Było bardzo miło. Że muszę z tej strony? Oczywiście. No to jazda. Czy my zjeżdżamy w dół? No, oczywiście. Przerażająco tutaj jest. Jakieś drzewa, które jeszcze pod wodą. Te robi wrażenie, co? Rosną, czy też nie rosną? Niesamowite. Co to jest? Podwodne miasto. Kiedyś to było Laguna Bend. Jeszcze 15 lat temu mieszkali tu ludzie. Co tu się stało? Czemu to zostało zalane? Bo komuś się to opłacało. Coś cię łączy z tym miejscem, prawda? Zgadłeś. Wychowałam się tutaj. Nie byłam tu, odkąd Laguna Bend przestało istnieć. Czemu chcesz mi to pokazać? Ze względu na reakcje emocjonalne. Myślę, że to będzie idealne dla mojego eksperymentu. Ach, czyli co, ja jestem eksperymentem w takim kładzie, takim króliczkiem. Dlaczego to ma być takie idealne? Mam nadzieję, że będziesz w stanie odebrać emocje, które na pewno wywoła we mnie to miejsce. To z kolei wywoła w tobie jakąś reakcję i to właśnie chcę uchwycić. No jasne, płyńmy. Co sobie wymyśliła? Tyle razy sobie wyobrażałam, jak to będzie, kiedy tu wrócę. W sumie zbierałam się do tego od lat. Dlaczego wcześniej się tu nie wybrałaś? Dobre pytanie. Mogłabym powiedzieć, że nie miałam czasu, sprzętu, że się nie złożyło. Ale tak naprawdę to samej było mi jakoś nieswojo. No, niesamowicie to wygląda, co prawda. Jakieś chyba glitche, co? Diner, najlepsza knajpa w mieście. I zarazem jedyna. Mieli bardzo słabe burgery, za to duże. Oczywiście teraz dopiero uważam, że były słabe. Wtedy wydawało mi się doskonałe. A to obok ten budynek. Tam mieszkaliśmy. Moi dziadkowie i ja.
Daj znać, kiedy będziesz chciał płynąć dalej. Okej, czyli tutaj mieszkała. Ona chyba znaczy trasę, jak rozumiem. Mam tu coś. Wygląda na stary aparat fotograficzny. Wow, DPI 350. To praktycznie antyk. Podoba ci się? Jest zajebisty. Gdzie? Muszę podnieść w takim momencie. Jakieś dźwięki słyszę? Ramka do zdjęć. Dziwne miejsce na ramkę do zdjęć. Pewnie woda ją wypłukała z czyjegoś domu. Coś tam widać? Niewiele. No dobra. Zbadaj teren w pobliżu jadłodajni i domu Judy. 2 z 4. Okej. Coś tu jeszcze mamy. Tu coś więcej jest. Okej. A co z twoimi rodzicami? Ojca nigdy nie miałam. Mama umarła, kiedy byłam malutka. W ogóle jej nie pamiętam. Mam jej zdjęcia, ale wiesz, widzę na nich obcą dziewczynę. Judy, sierota, do budy! Alvarez jest tak biedna, że nawet na rodziców ją nie stać. Co to było? Te głosy. Głosy? Nikogo nie słyszałam, oprócz ciebie. Czyli co, mamy moce i słyszymy. Weź ten aparat. Skoro sprawia ci radość, to nie powinien tutaj obrastać szlamem. Dzięki. Jacy są twoi dziadkowie? Dobrze ci się z nimi mieszkało? Dziadek ma niesamowitą smykałkę techniczną. Wszystkiego mnie nauczył i potrafi godzinami opowiadać niestworzone historie. A babcia jest bardzo wybuchowa. Szybko się złości, ale też szybko jej przechodzi. Że to... Kij do hokeja? Mieliście tutaj lodowisko? Nie, skąd? Graliśmy w hokeja na rolkach. Alvarez, wracaj! Przegrywamy przez ciebie! Idę! I tak im skopiemy dupy. Mówisz się ze mną? Muszę wracać do gry, wołają mnie. Wybuchowy temperament. To chyba dominująca cecha w twojej rodzinie. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ja dobrze wiesz. Dokąd się wynieśli? Do Night City? Na parę lat tak. Wynajęli to mieszkanie, które teraz jest moje. Ale nie znosili tego miasta. Wynieśli się do Oregonu. Czasem ich odwiedzam. Dobra, jeszcze mam jeden element do znalezienia. Co tam tego nie będę robił? Szyld restauracji. Czyżby to było to? Jako czwarty element? Chodziłoby na to, że się łapie w obszarze. To chyba odpadło od tej twojej jedynej w mieście knajpy. A dla ciebie smakiem dzieciństwa były pianki pieczone na ognisku. Zawsze się przypalały, ale... nigdy ci to nie przeszkadzało. Sam już nie wiem, co się zdarzyło, co nie. Trudno jest odróżnić projekcję od wspomnień. Pamięć układa historię z posklejonych fragmentów. No dobra. Odpłyniemy to już szybciej do niej. A to widzę chyba w ogóle lewituje w takim układzie, zamiast leżeć na dnie. Dobra, można to wybaczyć w sumie, ale... Płyniemy dalej. Płyńmy dalej, Judy. No to za mną. Jest
stacja benzynowa była. Chcesz tu znaleźć coś konkretnego? Nie, ale możemy się trochę porozglądać. To miejsce dobrze mnie nastraja. Jest poza czasem jak diorama zamknięta w szklanej kulce. A potem popłyniemy jeszcze kawałek dalej. Też lewituje. Dobra, chyba kolejny punkt wycieczki. Zniszczona parasolka. Zbadaj teren w pobliżu stacji benzynowej 03. Okay. Ciężko sobie wyobrazić coś, co byłoby bardziej nie na miejscu w podwodnym świecie. Butelkowana woda? No, może jeszcze co. Dobra, tam widzę, mam też lukę. Nie rozumiem, czemu mieszkańcy nie zabrali ze sobą samochodów, kiedy się wynosili? Ej, jak stara jestem twoim zdaniem? Te antyki mają z 50 lat. Jak ja byłam o taka, to one już tu stały i wcale nie były w dużo lepszym stanie. Dzieciaki bawiły się w nich w maks taki złodziei. Aha, dobra, to mi zaliczyło już, tak? No dobra. A czekajcie, na górze. Czy tu przypadkiem czegoś nie będzie? Czy jest ten jeszcze jeden element? To tego nie wiem. Moje moce na to póki co nie wskazują. O ile te dwa elementy znalazłem, tak już kolejnego nie jestem w stanie. Jeszcze się nie poddaję. To jest autko, to jest ta parasolka. Coś tu musi być jeszcze. O. A nie, to ją wskazuje, dobra. Chyba, że gdzieś na tyłach. Wszystko możliwe. Była mowa o pobliżu. Ale ja tu naprawdę nic nie widzę. Mamy namierzone. Ale co to jest śmietnik? A nie, jakaś... To nie twoja? O rany, przeleżała tu za 20 lat. Czyli twoja? Nie, należała do Jenny Chapman. Zabrałaś jej tę lalkę? Akurat. Schowałam. Byłam potworem. Schowałaś? Dlaczego? Bo uważałam, że tylko cieniasy bawią się lalkami, a tak naprawdę to chciałam, żeby zwróciła na mnie uwagę. To były czasy. Wtedy lalka oznaczała dla mnie tylko zwykłą zabawkę. Chcę zobaczyć, co jest dalej. Dobra, to pokażę ci jeszcze coś. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest dziwaczne uczucie płynąć tędy. Gdzie biegałaś jako dzieciak? Nigdzie toczyło się normalne życie. No, trochę sobie wyobrażam. No to mi wygląda na kościół. Z radarem. A kościół? Nic się nie zmienił. Zawsze był stary i wyglądał jak nie z tej planety. I miał popsute dzwony. Dawały taki trochę asynchroniczny dwuton. Dziwne. Jeszcze chwilę temu nawet o tym nie pamiętałam. A teraz prawie go słyszę. Nie wiem, jak to możliwe, ale ja chyba słyszę te dzwony. Naprawdę słyszysz moje wspomnienia? To się nazywa efekt uboczny.
Jeżeli te budynki tyle lat były pod wodą... Szkoda. Może znajdę jakąś inną drogę do środka. Spróbujesz? Lubiłaś przychodzić do tego kościoła? Nie chodziłam do niego. W sumie to nigdy nie zwracałam na niego uwagi, po prostu był. Kiedy już wiedzieliśmy, że Laguna Bend zostanie zalane, ludzie zbierali się w nim, żeby szykować protest. Coś to dało? Jak widzisz. No dobra. Jak na 50 lat, które spędziły te budynki pod wodą, to naprawdę one wyglądają na bardzo nienaruszone. No, wydaje mi się, że taki czas to troszeczkę by to zmienił. Ciek, co tu jest? Coś mi się odświetliło, jakiś komputer. Dialog. Znalazłem wyrwę. Tędy chyba damy radę wpłynąć. Zaraz tam będę. Znalazłem wyjście. Da się wpłynąć przez dach. Przez dach. Kiedyś się tutaj zakradałam, jak nikogo nie było. Jak ona to zginęła? Stanęłam przed ołtarzem i próbowałam sobie wyobrazić, co myśli ksiądz, kiedy patrzy na ludzi. Zastanawiałam się, jak to robi, że czyta ludziom w myślach i wszystko o nich wie. Chciałam przetestować echo, więc wrzasnęłam na cały głos. Przegonili cię stąd? Sama uciekłam. Mój głos wrócił do mnie zwielokrotniony i straszny. Myślałam, że to przez to, że podobała mi się Jenny Chapman. Że to moje sumienie tak mnie straszy. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Błagam! Żyjesz. O kurwa. Co się stało? Zemdlałeś. Jak ci się udało wyciągnąć mnie na pomost? Nie wiem, nie myślałam o tym, po prostu cię wyciągnęłam. Ostrożnie, uważaj. Krótko mówiąc, uratowałaś mnie. Dziękuję. Mówiłem, że nurkowanie w truciźnie to słaby pomysł. Ale po co miałbyś mnie słuchać? Ach, jaj, jaj, jaj. Nurkowanie w truciźnie? To ten twój engram. Słyszałaś go? Ty go słyszysz? To za dużo powiedziane. To mi się pojawiło w głowie i nie była to moja myśl. Twoja też nie do końca. Kurna mać, co się tu dzieje? Nie zwracaj uwagi na to, co on gada. Mamy skomplikowane relacje. Nie ma sensu z wami gadać. Myślę, że nie możesz teraz wracać do miasta. Ja też jestem wykończona. Nie chcę mi się prowadzić. Zostańmy tu na noc. Co ty na to? Tu? To znaczy gdzie? Chcesz spać na nabrzeżu? Nie, tam. Ja tu czasem nocuję po nurkowaniu. Co ty na to? Dobra, czemu okay. Nie? Czemu nie? To czyja właściwie jest ta chata? Mówiłaś, że znałaś tę osobę. Jeden nasz sąsiad uparł się, że zostaje w Laguna Bend. Gliny dosłownie wyniosły go z domu na minuty przed zalaniem. No to zbudował sobie nowy dom, najbliżej jak się dało. Ale niedługo później zachorował. Wtedy woda była dużo bardziej trująca. Chyba przemarzłeś, co? Zrobię ci kawę. Bardzo chętnie poproszę. Jaką pijesz? Z mlekiem i cukrem. Z mlekiem i cukrem. Maksymalista z ciebie, co? Ech, zapomniałam włączyć generator. No cóż, było to do przewidzenia. Generator? O, widzę, że przerobiłaś tę chatę na luksusowe spa. Mam też bieżącą wodę.
Ja to zrobię. Ty miałeś odpoczywać. Zrobię to powoli. Czy tam było podpisane Evelyn? Dobra, zobaczmy. Wszyscy ci ludzie z Zielonego Miasta. Czekajcie, to tam. Przygnębiające. Nomadzi często opowiadają tego typu historie. Wypędzenie jest na początku każdej z nich. Gotowe. Możesz już uruchomić swój kurort. Bądź ostrożna. Jasne, że będę. Judy. Co to jest grane? Mówię, że Evelyn widziałem. Nagle poszła? Coś mówiłaś? Jakoś dziwnie cię słyszę. Coś się stało? Nic. Tu tak się szybko rozebrała. Myślisz o Evelyn, tak? W chmurach nie jest dobrze. Karki Stigersów zemściły się za Hiromiego i pozostałych. Była strzelanina. To mnie żyje. Roxanne ledwo się wywinęła. Dom jest zamknięty do odwołania. Nie chcę już o tym myśleć. Nie chciałam ci tego mówić. Nie chcę, żebyś myślał, że cię obwinią. Dlaczego zakładałeś, że będę tak myślał? Nie wiem. Wybacz, ale nie chcę tego roztrząsać. Zmęczona jestem, chyba się położę. Jasne. Porozmawiać z Judy cały czas. Jest. Wkurwia mnie ta laska. Spierdalajmy stąd. Tylko cicho, bo się obudzi. Czemu Judy cię wkurwia, co? Bo jej zależy na ludziach i przez to widzisz, jaki sam jesteś narcystyczny. Jest bezmyślna. Obraża się na drzwi, więc skacze z okna, a potem się dziwi, że bolało. Mówisz tak, bo przypomina ci Alt. Kurwa, nie znam chyba nikogo, kto mniej przypomina Alt i to, co mieliśmy. Spierdalajmy stąd, okej? Sam spierdalaj, jeśli potrafisz. Nie zostawię Judy samej na tym odludziu. Boże, Vi. Robisz się sentymentalny i tylko tracisz mój czas. Przynajmniej idź spać, żebym nie musiał z tobą dłużej gadać. Dobra, tak zrobimy. Dobra, mamy tutaj pokój oddzielny. Ona wybrała takie... taką sofę, a nam dała takie łoże? Jej strój chyba jest. Znajdź Judy. O Jezu, kochany. Serio? Prawda jest na zewnątrz. Mam życie. Usiądziesz tu ze mną na chwilę? Pewnie. Zrobiłam ci kawę. W końcu. Dzień dobry. Wiesz, ostatnio często chodzi mi po głowie. Właściwie to zadzwoniłam do ciebie, bo chciałam się pożegnać. Czuję, że to miasto mnie wypluło. Poważnie myślę o tym, żeby wyjechać. Co ty mówisz? Odjeżdżasz? Teraz? Miałem taką dziwaczną rozmowę z lalką. Usłyszałem, że mam walczyć. I ciągle zadawałem sobie pytanie, o co? I teraz, kiedy zaczęło mi się wydawać, że wiem, że
znalazłem przyjaźń. Ty mi mówisz, że wyjeżdżasz? Przecież nie musimy tracić kontaktu. Daj mi rękę, Vi. Po co mam to zrobić? Nie pytaj. Po prostu podaj mi rękę. Gotowe. Teraz masz nieograniczony dostęp do mojego mieszkania. Chcesz, żebym się wprowadził? Jeśli masz ochotę. Albo możesz wpadać, kiedy zechcesz. Dzięki, Judy. To chyba najpiękniejszy dowód zaufania, jaki w życiu otrzymałem. Trzymaj się, Vi. Nie zobaczymy się już? Przed chwilą nie byłaś taka całkiem zdecydowana. Nie ma co tego przeciągać. Zostanę tu parę dni. Potem wyjeżdżam. Dobrze było cię znać. Do widzenia, Vi. Zadzwoń do mnie czasem. Na razie, Judy. No dobra. Czyli tak się zakończyła przygoda z Judy. Okej, super. Misja zaliczona, ukończona. Teraz tak, spotkaj się... Nie. Nie to. Ja poproszę... Gdzie to było? Nie to... O, to. Jako kolejne zadanie. Ile tu mamy? 4 km. Fajnie. Zaraz, samochód tu był. Zajmam jej samochód. Albo dobra, inaczej. Żeby nie być takim... A, ja tu nie mogę nawet samochodu wezwać. Dobra, się przejdziemy trochę dalej. Aha, trzeba było się oddalić. Potwierdź. Aha, stąd przyjechał jakimś cudem. No to lecimy. Takim autkiem to przyjemność jechania, jeżdżenia. Ładnie w drifty wpada. Całkiem cichutki jest. Bardzo ładny. Dobra, jak tu mamy jechać? Wow. Dobra, wyprowadziliśmy go. I w nic przy okazji nie uderzyliśmy. Super się trzyma drogi. Wow. Aha, tu jest auto do zabrania. Kurna, akurat glidy. A pierdziele. Przyjmuję zgłoszenie. Dajcie dodatkową jednostkę. Nie chce mi się z nimi walczyć. Bo i po co? Ale widać, nie są w stanie chyba dogonić mnie. Wymknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Ile jadę? 154. No dobra. Do wszystkich zaangażowanych jednostek. I ogon zgubiony. Zarządzam odwrót bez odbioru. Może jakieś tu będzie po trasie to jest zadanie, to też może je też zrobimy. Kolejowa.
Kurde, ten te auto mi na pewno przypadło do gustu. Ładnie się je prowadzi. Dobra, jak to prowadzić w lewo. Serwis informacyjny. Wydanie zaczynamy od wiadomości lokalnych. Korporacja Ransaka podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Night City. Od tej pory wszyscy studenci oraz wykładowcy tej uczelni będą mogli nabyć wszczep kognitywny osób Uni SX, co prawda na kredyt, ale za to duży dramat. Podobno instalacja tego wszczepu będzie warunkiem koniecznym do podjęcia studiów. Teraz co w prawo, tak? Niepokojące wieści. Zobaczmy, jak to jeszcze w środku wygląda to auto. Przyczyną śmierci ofiar było ostre zatrucie. Według śledczych wszyscy kupili konserwy z mięsem niewiadomego pochodzenia. Broń wyciągnąłem. NCPD przypomina obywatelom, aby kupowali mięso tylko z atestowanych laboratoriów. Każde mięso. Patrz. Wow. Troszeczkę inna jazda. Ale fajnie się jedzie. Ojojoj. Jaki teren. Lizzie Weezy zapowiedziała swój koncert w Night City. Ta światowej sławy. No dobra, super. No to teraz idziemy do pana porozmawiać. Jakaś cisza to troszeczkę widzę. Ach, gdybym miał więcej czasu. Co? To byś go przerobił na jebaną rakietę, wiem. Wszystko już gotowe? Hej, V. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafen. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. No. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Ładnie to. Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli już nie planuję rodzinnego sądu nad tobą. Jasne, że planuję. Po prostu chcę mnie dłużej potrzymać w niepewności. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Co? Mogę? Wsiąść do Baziliska. No dobra, super. No wchodźżesz. Ale tak to weszłem, a tak to co? Wszedłem. Gdzie tu jest jakiś włas? Tutaj jest. To w ten sposób wygląda. Ciekawe. A dwuosobowe? Czy tu też coś? Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się. Kurwa! Mam złe przeczucia. Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Tak. Pieprznij w to, no właśnie, zacznie wszystko działać. Wow. Ale widoczności zbyt dużej to tu nie ma. Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili co mogli. No dobra. Co myślisz? Przytulnie tu. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? Tego nie powiedziałem. A jeszcze wysiąść? Nie. To ci ufam. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Trenujemy? Ja tego nie prowadzę.
więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, spodoba ci się. Ciekawie to wygląda, nie powiem. Okej, tu będzie dobrze. To jakiś cel, czy co? Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. Kurde. O, widzisz. Aha, dobra. Tak, sterujemy. Okej, zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Ale dość szybki zwrotny. Rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Za pomocą strzałek możesz zmieniać kierunek jazdy za pomocą WASD jechać. O, miękko się prowadzi. Jasne, przelatujesz nad wszystkimi nierównościami terenu. A, to... jest taki poduszkowiec? Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. Fajne cacko. Dobrze. Dawaj dalej. W prawo. No i tak to się robi. A to było lekko w lewo, ale okej. Brawo! Świetnie. Ona cztery kierunki mówi, jak słowo daje. Prawa jazdy to bym z nią nie przeszedł. Zatrzymaj się i aktywuj system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów, basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwal tam te braki. Wow. 10/10. No dobra, gdzie tu jeszcze coś jest? Dobrze! Jakie dobrze? Aha. Dobra, są już definitywnie. Okej, ćwiczenia skończone. Wie, pamiętasz jak ci mówiłam o tych impulsach? To teraz uważaj. Ojej. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basilisko muszą działać w pełnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? Ula, tylko że my jesteśmy tu praktycznie w trójkę. Pozwól się dotknąć panam, tak? Zróbmy to. Okej. Okay. Zróbmy to. Wiesz? Aha. Nie mam pojęcia, jak ludzie mogą się skupić na walce. To chyba nie zawsze jest takie intensywne. A to czujesz? No, fajnie się zaczyna. Będzie przeciążenie? Kurwa! O kurwa!
Anio! Przegrupować się! Tu też są! Idą na całość, Sol! Oddała drzwi! A potem rusz tu dupę i przydaj się na to! Jedziemy od razu do obozu! Musimy pomóc naszym! Ja pierdzielę. Pokonaj Rafenów. Was 29? Serio? Zaraz będziemy. Na rozpierducha. Kolejna rozmowa. Wróć do obozu. Dobra, gdzie mam tu wrócić? Tu mam wrócić. Wróć do obozu Nowara. Okej. Dobra, pana też wychodzi. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. O! Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Wiem, ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej, no to... wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak, na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Podążaj za pana. Aha, za pana, dobra. Gratulacje. Koszmarny wybór. Ja byłem przeciwko. Dzień. Coś nam się dzieje? Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? Oczywiście. O, fajne urządzenie w sumie. Taki czołg, który się porusza nad ziemią. To był interesujący dzień. No był. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Kurwa. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług i... rozpierdolił ich drobny... Możesz liczyć na Aldekardas. Zawsze. Nie. Dobrze wiedzieć. Spokojnie, muszę to obejrzeć. Teraz się już tu nie odważą pokazać. Ilu załatwiliśmy? Pusto za barem. Mnie raczej interesują nasze strony. To mi się podoba. Pewno byłyby mniejsze. Czyli co, to będziemy pić? Pana będzie musiała się gęsto tłumaczyć, czemu nie pójdę. Piwo? Lemoniada? Dla mnie piwo. Kończysz już? Muszę tu przeskoczyć? Czy jak? Aha, piwo. Nie zatrpiło. Za szczęśliwe zakończenie.
Będzie mi brakowało tych naszych eskapad. Mnie też. Ale z drugiej strony, kto powiedział, że to już koniec? Vi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Ja nie lubię być stawiany przed takimi decyzjami. Chciałbym panom. Naprawdę. Aha. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Aha. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Znowu coś się nam dzieje. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. A z nami coraz gorzej. Jednej padliśmy, teraz drugiej. Vi? Panom, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Coś się stało. Pamiętam, że rozmawialiśmy i nagle... Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię stamtąd. Dokąd? Przenieśliśmy obóz do nowego miejsca. Tu jesteśmy na razie bezpieczni. O. Niczym się nie martw. Długo to trwało. Nie umierasz. Gdzieś Vi? Słyszę. Musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja... Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Vi, spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Nie, chyba musimy powiedzieć prawdę całą. Jeśli ci powiem prawdę... Boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Vi, posłuchaj mnie. Nie możesz mi powiedzieć niczego, co zmieniłoby moje... Zresztą, przestań pierdolić i mów, o co chodzi. Kojarzysz John'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. Johnny żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Czy co? To jakaś metafora, której nie łapię? Tak, to jest ciężkie do zrozumienia. To długa historia. Wziąłem zlecenie. Zjebało się. Mam teraz w głowie konstrukt osobowości Silverhanda. Pierdolisz. On też nie jest tym faktem zachwycony. W każdym razie okazało się, że nie jesteśmy kompatybilni. Jest coraz gorzej. Ty naprawdę nie żartujesz. Próbuję z tym żyć. A raczej przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Jest już o wiele lepiej. O, dzięki za pomoc. Cieszę się. Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Ale mów co z tobą. Wystraszyłeś nas.
Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Alde Caldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. No i super. Dobra, podążaj za Panam. No, Panam. Idziemy? Odprowadzić cię? Co to za gest? Był z tymi rękami. Znam te okolice jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Witaj wśród żywych! No wreszcie książę się obudził, hej! Książę. Ironio pociągnęli jak nic. Kurde, Panam, szybko idziesz. Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Wiadomo, że wszystko jest tymczasowe. Ale to w sumie nawet... Wracając do naszej rozmowy... Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale... Serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Pamiętasz Hellmana? To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko... Po prostu bądź w kontakcie. Oczywiście. No dobra. Właściwy moment. Super. Widzę, że nawet już miejsce na Bali... Jak to się nazywa? Balistyk? Jakoś tak. Całkiem nieźle go tu widzę urządzili. Okej. Dobra. Ja potrzebuję teraz kolejnej lokalizacji. Co my tu dalej weźmiemy? Na podorędzie. To może nie. To może do 3 razy sztuka? Niech będzie. No, dobra. Tylko teraz tak. Jeszcze jedna rzecz. Gdzie to jest mapka? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co tu jest? Zadanie poboczne, sprawy, które nie trafią w pierwsze strony gazet. Okej. Okay. O, my jesteśmy w ogóle gdzieś tu. Ile, gdzie my jesteśmy? Aha, dobra. Kojarzę. Tutaj też jest to... Sypaczem chyba 2.01 odblokowane. Stacja niby kosmiczna. Tam chyba dopiero nas czeka misja jakaś. No dobra, to widzę, jest tak, psychopata. Skoro jesteśmy tu, to możemy przy okazji zająć się tym i tym i później pojechać na to zadanie, które tutaj mamy. Zasady gry. To są zadania poboczne. Komu bije dzwon? Dobra. Jedźmy na razie tu. O. Gdzie ja tu jechać? Wolę jednak z zewnętrznej kamery. Na drogę tu chyba wyjedziemy. Tak, jest. Co za dzik.
tu widzę, chyba mieliśmy jakieś też informację SMS-ową, coś widzę. Zaraz tam dojedziemy, to pięknie się prezentuje. Wow. Wow. Nic mu się nie stało. Pięknie. No dobra. 1,4 km. Wtedy chyba 154 było na liczniku. Chyba to jest jego maksymalna prędkość, mi się wydaje. Zobaczmy, czy tu mi się uda zwinąć taką prędkość. Wow, 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 wow. Przejechałem. Gdzie to niby jest? Popatrzmy jeszcze raz. A i to było tu. To nie chce mi się odjechać. Dobra, idziemy na to. Większe zadanie. Dobra. Szybko załatwimy sprawę i będzie po... wszystkim. Wow, 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 wow. Ale wytrzymały te auto. Czego się tak za bardzo nie spodziewałem. Kurde. Dobra, tutaj w lewo. Wow, 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 wow. Już takie latające rzeczy, to mi się trochę nie podobają. Co my tu mamy? Czekajcie, czy to jest... ofiary mody. Co tu się kuźwa wydarzyło? Czekajcie, czyli ja tu muszę po prostu wybrać zadanie ofiary mody, jak rozumiem. No. Ofiary mody, 6 metrów, zgadza się. Sesja zdjęciowa na terenie Wardshausów, czy jak to się czyta, szanuję. Nic tak nie promuje marki jak dobra, stara strzelanina. Gdybyś ty wiedział, co się działo na naszych nielegalnych koncertach. Co prawda tutaj chodzi o promocję jakichś głupich szmat, ale jednak ktoś miał jaja, żeby sprowadzić tu ludzi i ten sprzęt. No dobra. Nie to. Też nie to. Dobra. Co mamy zrobić? Przeszukaj plan sesji zdjęciowej. Jak to mam się dostać? Już ciemno robi. Dobra, tutaj? Nie. To tutaj mam zrobić. Okej, dobra. Nie, interesuje mnie to... O, tutaj mam. Wiem, że pojawia się wiele komentarzy na temat nowej kampanii reklamowej dla Suda, ale przypominam, że to decyzja klienta i choć nie musimy się z nią zgadzać, to powinniśmy ją uszanować.
Pomysłodawcą jest nowy dyrektor kreatywny Sudo, a zarazem syn prezesa firmy, Michel Koch. Poniżej załączą informacje od pana Kocha. Proszę o powstrzymanie się od komentarzy. Dobra, nie będę tego wszystkiego czytał. Jest tego dość sporo. Mamy coś takiego. Wsiąść do auta? Już po wszystkim? By było? A, nie do tego. Do tamtego. Spotkaj się z Hanako. To wszystko? Wiecie co? To tak mi się nie chce. Znaczy nie chce mi się, no. Takich zadań faktycznie nie ma co tu wykonywać. Dobra. Ja teraz się umawiam. Gdzie to jest? W starym kinie. Będzie trzecia kobieta. I teraz tak. A co my tu mamy? Rogue Under Me F. Co jest? Chcesz mnie wystawić się, czy jak? Wracaj tu, czekam. F. Johnny chciałby cię zaprosić na randkę. Co ty na to? Johnny mnie zaprasza? Czy ty? Johnny. Zresztą sama mówiłaś, że bez trudu zobaczysz różnicę. Okej. A gdzie idziemy? A gdzie byś chciała? Silver Pixel Cloud w Norfolk. Okej. Wpadnę po ciebie do Afterlife. No dobra. To jedziemy. Potwierdź wieczorem, Roach. Co? Przejedź wieczorem. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Zapomniałam ci powiedzieć. Wpadnij po mnie dopiero wieczorem. Teraz mam jeszcze coś do załatwienia. Okej, czyli dziś wieczorem on the live będę. Do zobaczenia. Spoko. Ile tam mamy? 4 kilometry. Muzyka całkiem niezła. Auto, nawet autko szybkie. Nie wiem, czy też z tyłu te światło się powinno świecić, czy też nie. Wo, co to było? Nie wiem. Coś na drodze leżało. O, tu pociąg jest. Dobra. Tak, żebym trasy tylko nie pomylił. I oczywiście na żadną policję nie trafił. To cały czas droga będzie prosta. Rozjechali chyba mi. Rozjechali się na boki. ...154 to jest ewidentnie jego maksymalna prędkość jego. Już chyba nie mam lewej żarówki. A nie mam jeszcze. O dziwo. Nie wie? Kurna mać, musiał się zderzyć. Pierdzieleniec jeden. No teraz już nie mam oświetlenia lewego. Jak samo i G. I kolejny. A zdynki chcesz?
A zdyńki chcesz? Porażenie prądem. E, ty! Ci dam zaraz. Lewo. Ile tu mamy? 700 metrów. Z tym jednej rzeczy. Czy by się udało coś takiego załatwić, że my te auto tu zostawimy, wsiądziemy. Przejdę się. Walka? Jaka walka? O matko jedyna, serio? Otoczyć go! Wo. Kurna, gdzie oni są? Dobra. Co to za jedni, cholera jasna? Jasny. Spierdalaj. Ja ci tam skurwysyny ty. Uwalaj. Trzy gwiazdki mamy, Holender jasny, no. Serio. Dobra, trzeba stąd uciekać. Tamte pojebusy mnie zaatakowały. A stąd to ja nie wiem, czy ja stąd ucieknę. Chyba raczej nie. Ale możemy tu się skryć w każdym bądź razie. Zobaczymy. No, chyba się nie uda. Oj, chowaj się tu, kuźwa pieprzoniec. No dobra. Musimy stąd jakoś uciec. Możesz, kurde, z takiego bliska nie trafić. Dobra, idziemy stąd. Dobra. Ja się stąd jakoś wydostanę, czy nie? Wow. O, tu już są te roboty. My cztery gwiazdki. Jeszcze tyle nie miałem. Ja tu nie wiem, jak się wydostać stąd. Kurde, pieczone. Poczekajcie, czy to jest winta? Nie. Ah.
zwarcie. Dobra, idziemy w tą stronę. Jak najszybciej. Gdzieś się ukryć. A, to policja ma takie bronie. Dobra, musimy gdzieś uciec. O, mamy full gwiazdek. A miałem wieczorem się do niej to kuźwa wstawić i co? I tak się to wyda? O, czy tu się w ogóle dało gdzieś uciec? Wiem chyba, jak, w jaki sposób tu może byłoby uciec. To przez teleport. W zasadzie. O! O. Z psychola. O! A co to jest? Wezwij Vintę? Pięć wieczorem to Roach. Czekajcie. Kurde, nie to. Gdzie my tu jesteśmy? My jesteśmy tu. A mamy być tam, dobra. Szybka podróż będzie, ale udało się to by przetrwać? Aż jestem pod wrażeniem. A poniekąd też, że policja w sumie nie jest aż taka silna. Choć samochody widzę potrafił unieruchomić. Więc też jest jakaś informacja nowa. Dobra, schowajmy to broń. A, i tu możemy sobie wezwać... mam nadzieję przynajmniej, że możemy. Autko. Gdzie on tu jest? Przyjedzie tu? Nie wiem. No dobra. Zaczekaj do wieczora. Okej. Super. Jakaś ekipa bierze się ze sobą na przynętę? To miał być komplement? Wyglądasz inaczej. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Może za trzecim podejściem powiesz coś miłego. Hej, Rogue. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? Oj, nie, zadowolony. Nie mógł przyjść. Wyglądasz niesamowicie. Tak mówi Johnny? Kiedy się pojawi? Ja cię tylko zawożę na miejsce. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche Johnego? Skąd ją masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. Możemy jechać. Jedziemy. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce?
Kiedyś może tak. Strasznie dawno tam nie było. Kina samochodowe już dawno przestały być modne. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam Johnemu, żeby mnie tam zabrał. Wiele lat temu. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaki. Czy co, konwersacja zakończona? Dobrze, ja jadę, czy ja niedobrze? To teraz powiedz, co jest grane tak naprawdę. To znaczy? Johnny nigdy nie robi niczego bez ukrytych motywów. Proszę mnie zostawić. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. I naprawdę chcę z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Ta ci też nie jest ufna, końca. Nie wierzy w jego takie nagłe zmiany. Rogue? Przetrawiam. Kurwa, co to było? Bezinteresowny James. Ewidentnie masz na niego dobry wpływ. Co za pojeb. Co za pojeb. Spierdalaj. No dobra. Jest chyba następny jakiś. Mam tu jechać. Wiem, całe auto mieć kuźwę, na razie jest jeszcze całe, póki co. Dobra, jedziemy. Widzę, tu pominąć nie możemy tego dojazdu. Ale kręta droga. Kurde, gdzie ta randka ma być? Gdzieś tam? No. Jeszcze te serpentynki. Kurde. Jesteśmy już bliziutko. To tutaj. Pojedź z Rogue do kina, tak? Czekajcie. A. No kurwa, nie wierzę. Naprawdę dawno mnie tu nie było. Zdążyli już zwinąć interes. Vi, spróbuj się dostać do środka. Nie poddamy się teraz. Przecież jesteś umówiona na randkę. Dobra. Działaj, a ja sobie popatrzę. Znajdź sposób wejść do kina. No dobra. Co nawet jest oświetlenie, wszystko. No proszę. Otwórz brak autoryzacji. Dobra, komputer nasz musi nam pomóc. W takim układzie. Okej, to musi być hasło. Chyba naprawdę idziemy do kina. Zmiana planu, zamykamy Silver Pixel Cloud. No dobra. Użyj kodu 000, ale dziecinne. By otworzyć drzwi, co? 0000. Gotowe, chodźmy. Dobra robota. Czemu za pierwszym razem nie zadziałało? Spróbuj uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Jasne. To chyba tam musiał być. Tam miałem ją zabrać do kina. Jakieś 50 lat temu. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor. I
idziemy. Tu jest wejście. No co ty nie powiesz? Nowa jakość sylwetyny. Powiększony teren. W związku z rosnącym napływem klientów otwieramy dodatkową przestrzeń dla waszych samochodów. Więcej miejsca, więcej prywatności, więcej wrażeń. No dobra. Okej, to chyba to. Wiesz, jak uruchomić projektor? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Wi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, flaki, cycki i takie rzeczy. No to Bushido rzeczywiście pasuje. Dobra, Wi, możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze. Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. No dobra. Oglądamy film. Tak bez żadnego ale. Pana nawet nie mrugnie tymi oczami. Tak sobie wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadła. Możemy udawać, że jest 2015. Dopiero się poznaliśmy i jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Ale mnie podoba się ta rok z 2077. To dużo gorsza wersja. No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś. Podjąłbyś inne decyzje. Nie, to chyba tak nie działa. We wszystkich tych chujowych decyzjach zawsze byłem sobą. Czyli znowu dałbyś się zabić? Za swoją obsesję Arasaki, za kogoś, kto już nawet nie był człowiekiem. Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślanie, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi. A nie o Graysona i Smashera. Co? Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Liczy się tylko to, że wróciłem do ciebie. To chyba lepsze od co by było, gdyby. Ale mamy tylko jeden wieczór. To więcej niż się spodziewałem. Rogue, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem.
Johnny, nie mogę. To nie jest w porządku. Nie w porządku wobec Vi. Wobec ciebie. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło. Że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Wrócę sama. Rogue! Kurwa. No dobra, wycięliśmy. Tak. Chyba nie poszło za dobrze? Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. Ale coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć. Coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z Rogue. Ale może jest w tym coś więcej. Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. O. Dobra, 3 km mamy tam. Ale cóż, no dobra, mieliśmy historię, praktycznie mieliśmy przygody z trzema dziewczynami. Jedne mniej intrygujące, drugie bardziej. Ale wydaje mi się, że było bardzo ciekawie. Przez te kraty to kurde nic nie widać. Dobra, może gdzieś się tu uda schować, albo wyjść w ogóle stąd. Bo chyba trzeba do tego dążyć. Zbieraj. Oczywiście auta nie ma. No jak żeby inaczej. Czekajcie, gdzieś to jakiś widok ładny by był. Może tu. O. Widok na te miasto. O, dobra. Może być. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, oczywiście zachęcam do łapki, komentarza, oczywiście subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. I zapraszam was na kolejne odcinki, zarówno z Cyberpunka, tak jak i też z innych produkcji. Trzymajcie się, do następnego, hej! Na te oraz podobne pytania znajdziecie na... I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the
voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my